Dzień dobry Państwu, Rafał Roski z tej strony. Proszę Państwa, jest takie chińskie powiedzenie Obyś żył w ciekawych czasach. Uważam, że żyjemy w ciekawych czasach, gdzie kręgosłup moralny Europy, na którym zbudowano cywilizację jest obecnie niszczony, wyśmiewany. Są masowe ataki na kościół katolicki w Polsce, przykład firmu Klery. Chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić osobę nietuzinkową. Osobę, która ma bogatą biografię społeczną jako działacza społecznego. Eee... Proste pytanie: kim jest ksiądz Ryszard Halwa? Szczęść Boże Państwu, witam serdecznie eee, na portalu Prawy TV. Ksiądz Ryszard Halwa, e, e, rolnik, ogrodnik, warzywnik, e, tokarz. Takie zawody mam. Pracowałem na kolei zanim wstąpiłem do seminarium. Wstąpiłem w 1974 roku do Palotynów. Moim zamiarem było wyjechanie na misję. Zresztą później pracowałem w Indiach u Matki Teresy z Kalkuty o świętej. Doświadczałem świętej. Pracowałem w sierocińcu Siłobawana, na slamsach, umieralni. Myłem chorych, opatrywałem ich, strzygłem. Także można powiedzieć, że doświadczyłem świętości Matki Teresy z Kalkuty. Ale to, że nie wyjechałem na misję. Powodem tego było m.in. zajęcie się obroną życia. Kiedy dowiedziałem się, będąc seminarium, że powstał Komitet Obrony Życia, Później Rodziny i Narodu, za namową przez kardynała Beszyńskiego skierowano do Mariana Barańskiego, założyciela tego, najpierw Komitet Obrony Życia, Później Rodziny i Narodu, czyli tak ważne rzeczy. I zająłem się tą dziedziną. W 1980 roku założyłem ruch SOS Obrony Poczętego Życia. Organizowaliśmy różne konferencje o zasięgu polskim, międzynarodowym. Byli wielcy prelegenci, między innymi profesor Lejeune, odkrywca zespołu Downa, John Kipley, założyciel Cup to Cup, Małżeństwo Małżeństwu, Bill Sherwin, doktor Wilke, Założyci Międzynarodowej Federacji Prawa do Życia. Eee, I właśnie w 1989 roku założyliśmy fundację. Eee, numer chyba był 312, czyli początki tworzenia fundacji. Po to założyliśmy, żeby nie tylko mówić, że życie ludzkie jest święte, ale żeby nieść pomoc ludziom. A więc prowadzimy domy dla matek samotnych, dla ofiar przemocy, poradnię lekarską. To jest jedna fundacja Obrony Życia, a druga edukacja przez media. I między innymi teraz pracujemy nad filmem Odsiecze Wiedeńskie. Chcemy, żeby to była po produkcja polsko-amerykańska. Już treatment jest napisany. Eee, my będziemy głównym producentem. Eee, producentem wykonawczym prawdopodobnie. Producent, który jest producentem między innymi Zimnej Wojny. Eee, także chcemy Chcemy zrobić bardzo dobry film, między innymi chcemy umieścić scenę z Jasnej Góry, gdzie praktycznie Nunc już udziela komunii świętej rodzinie królewskiej, cała rodzina królewska sobieskim na czele z jego synem Jakubem i później wojsko śpiewa Boże coś polskie i później wyruszają na odsiecz wiedeńską. Także piękny film. A chcę powiedzieć, że sprawa obrony życia. Myśmy się zajmowali już w czasach e, komunizmu. E, Mam do księdza pytanie, a propos właśnie ochrony praw życia. Ma ksiądz do, szerokie doświadczenie w tym temacie, w tym zakresie. Tak. Komu zależy na niszczeniu polskiej rodziny i w ogóle europejskich schematów rodziny? E, kto finansuje według księdza właśnie pro, promocję aborcji pod płaszczykiem tak zwanej Wolności, która jest tak szerokim określeniem, że ciężko ją w jakikolwiek sposób zaszufladkować. Kiedyś czytałem pewną publikację, która ukazuje e, duże e, organizacje, firmy, które są za zabijaniem dzieci. Wymienią takie organizacje jak ONZ, UNESCO, Bank Światowy, UNICEF. Ma działalność charytatywną również. No przecież UNICEF A więc... i ten ma w programie, niby promuje się, że chroni. No, niby, niby, ale to czytałem tej publikacji, bardzo rzetelna publikacja. Także zobaczmy, jak wielkie potęgi są za zabijaniem dzieci. Kiedyś ale plan jaki, mam tym, jaki mam w tym interes? No, Żeby rządzić światem. Kiedyś planowano, że Polska powinna mieć ileś tam milionów, żeby ograniczyć dzietność, bo łatwiej jest łatwiej jest manipulować ludźmi wiemy e, naród polski zawsze był związany z wartościami z kościołem z tak życiem naprawdę. Z wiara w boga przekazywanie właśnie wiary w boga przez e, polskie kobiety tak, polskie matki e, spowodował to że był zachowany właśnie język historia pamięć kultura e, poprzez lata rusyfikacji germanizacji diabeł posługuje się różnymi korporacjami dużymi mediami, ustawy tworzy, bo wie, jak uda mu się oderwać człowieka od kościoła, chociażby wspomniany film Claire. Przecież to hańba, żeby w reklamówce na świnie był znak krzyża. Gdyby to było w islamie, od razu wyrok śmierci a by wiecie, był, a ja, u nas są milczenie. A ja powiem taką ciekawostkę, ja przeanalizowałem firmy, które finansowały ten film. I doszedłem bardzo do bardzo ciekawej firmy, która ma powiązania z Arabią Saudyjską pod kątem kwestii wynajmowania samochodów eee, i, tego, i tego typu związanymi rzeczami z Arabią Saudyjską. Tak? Wspomnę o takiej e, między innymi konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Niby niewinna, poprzednia ekipa to ratyfikowała, oszukali naród, nie powiedzieli. O tym, że jest punkt dwunasty, który mówi o walce ze stereotypami. Za stereotypy między innymi przyjmuje się kościół, rodzinę, życie. Jest promocja ideologii gender, płeć kulturowa. Niezależnie od tego, że Księga Rodzaju mówi na początku Pan Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Powiedział, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. Zobaczmy, to jest prawo Boże, jest wryte w naturę człowieka, jest prawem naturalnym. Z wiemy, kto niszczy naturę, Natura zawsze odpłaci się tym samym. I natura odpłaca się w zachodniej Europie. Nie ma rozwoju demograficznego. Wyrzucili Boga poza margines życia, i co się dzieje? Islam misjonuje Europę. Boją się Niemcy, Francuzi, Anglicy wyjść na ulicę nieraz wieczorami. A więc ksiądz, Jezus, jak właśnie ksiądz powiedział na temat kwestii tego filmu osobieski. ja mam takie swoje odczucie w kwestii tego, co się dzieje dzisiaj, bo historia, niestety, ma tendencję do tego, że lubi się powtarzać. I mam wrażenie, nieodparte, że mamy na nowo powstawanie Imperium Osmańskiego. I Polskę zostawili na deser jako jedyny kraj, który ich zatrzymał. No tak, tak. I, I oby tak było, dlatego... Ale żebyśmy zatrzymali, a nie żebyśmy nie, byli nie, ostatni. Nie, no mówię, że oby tak było, dlatego chcemy ten patriotyczny film. Nie wiem, to będą duże pieniądze, bo to produkcja polsko-amerykańska. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać te pieniądze. Czyli już dzisiaj zapraszamy, można powiedzieć, sponsorów, tak którzy kochają polskie rodziny. E, kochają e, życie w pewnych, można powiedzieć, wartościach moralnych, które nam zostały wpajone Aha. od dziecka. Do wspierania, można powiedzieć, inicjatywy. Kwestie warunków handlowych to już kwestia, można powiedzieć, rozmowa z księdzem, Tak, tak to jest krótko. E, o mnie. Czy z tego powodu, że ksiądz zauważył, że media korporacyjne, zagraniczne, e, mają siłę przebicia, mają wpływ na kształtowanie człowieka, na jego psychikę, na jego e, percepcję świata, z tego powodu powstał prawy pel? O tak, 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 bo chcieliśmy, żeby to był portal niezależny. Eee, praktycznie myśmy odkupili, bo wcześniej Liga Rodzin prowadziła, jeszcze wtedy, kiedy była, e, no, zresztą Liga Rodzin była, e, można powiedzieć, partią ugrobowaniem wartościowym. To, że, że mecenas, który teraz. Ale to nie można przez ten pryzmat patrzeć. To, to była, był podmiot bardzo wartościowy, nigdy nie sprzeniewierzyli się wartością. I jak przestała istnieć partia, przestali być finansowani, myśmy odkupili, to było prawie, Mało było wejść i myśmy zrobili teraz około 2 miliona, milionów wejść. Jest, mam nadzieję, że będzie 10 milionów wejść, jak więcej osób będzie nas oglądać. Jest ogólnie taka przyjęta społeczna propaganda, że Kościół nie powinien się mieszać do polityki, ale mając na uwadze kwestię tego, że ideologia gender, ideologie lewackie wchodzą do polityki i lansują się. E, uważam, że Kościół nie może z, stać, może powiedzieć, obojętnie na to, co się dzieje, że system wartości e, wpajane przez, e, na, przez pokolenia, oparty dowodami historycznymi kwestii cudów, na przykład cud nad Wisłą, e, że to wiara, właśnie wiara w Boga e, i wiara w Maryję tak naprawdę, i modlitwy do Maryi spowodowały cud nad Wisłą zatrzymanie bolszewików. E, co ksiądz myśli na temat przyszłych wyborów? Czy nie powinna powstać jakaś właśnie partia która ma w kręgosłupie moralnym można powiedzieć, prawo można powiedzieć zapisane w Dekalogu. Czy nie powinna taka partia powstać, a może już powstała? No tak, już powstała między innymi zjednoczenie chrześcijańskich rodzin. O. I od nas pani prezes kandydowała tutaj ze śródmieścia, będzie teraz kandydować do Parlamentu Europejskiego. Założyciele partii, m.in. pan Bogusław Rogalski jest przewodniczącym, byli u kardynała Saracha. Powiedział, opierajcie to na czterech filarach: pierwsze, obrona życia, drugie, małżeństwa, trzecie, walki z gender, z deprawacjami i czwarte, z islamem, to co dzieje się w zachodniej Europie, żeby, żeby chronić. Polskę przed zalewem islamu, bo oni misjonują to. Zamiast Arabia Saudyjska, różne Emiraty Arabskie przyjmować tych ludzi, to, to pani Merkel otworzyła wrota i chce, żeby do całej Europy przyjmować. Także tym zajmuje się Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, ale teraz do Parlamentu Europejskiego będzie wspólny front z panem Piotrowskim, który wiemy, jest wykładowcą w szkole, w wyższej szkole medialny u, u ojca Rydzyka, dyrektora Rydzyka. Jest felietonistą tam i również w niedzieli. I, I to będzie komitet wyborczy wyborców Prawdziwa Europa i również Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. Pod Uważam, takim że na temat szyldem. W kwestii właśnie partii, programu i poglądów porozmawiamy, może powiedzieć, w następnym programie. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu był sylwetkę księdza, Ryszarda Halwy. Ja powiem szczerze, osobiście troszeczkę poczytałem, ale nie spodziewałem się, że ksiądz już tyle lat, można powiedzieć, walczy o nas, walczy o prawdę, walczy o moralne sposoby funkcjonowania społeczeństwa i za to księdzu serdecznie wielkie Bóg zapłaci. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Panem Do zobaczenia w następnym programie.